Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam Was w grze Valheim, szybki poradnik jak zdobyć miedź i cynę. Pierwsze co musicie mieć przy sobie to podstawowy kilof, który powinniście mieć dostępny, jest on do zdobycia z poroża pierwszego bossa. Znajdujemy złoże miedzi, znajduje się ono w czarnym lesie w głębi lądu. Tylko nie pomylcie, bo złoże miedzi będzie Wam się podświetlało napisem, jak widzicie, złoże miedzi, a tutaj jest zwykły kamień, więc tego nie ma sensu, żebyście kopali, tylko takie z napisem złoże miedzi. Bierzemy w łapę kilof, stukamy parę razy, aż pęknie. No i leci z niego, jak widzicie, ruda miedzi, no i przy okazji kamienie. Teraz idziemy na nadbrzeże czarnego lasu, to jest ważne, ponieważ w czarnym lesie występuje cyna na jego nabrzeżach. O, żebyśmy się tutaj nie utopili. Niedobrze jest być mokrym. Przynajmniej w tej grze. No i tak o, idziemy na nabrzeże i się rozglądamy. Jak już widzicie, niektóre te świecące właśnie kamienie, można je też również pomylić ze zwykłym kamieniem, jak tutaj, są właśnie złożami cyny. Bierzemy, no tutaj jak widzicie, lokalna fauna nie jest zadowolona z tego, że wybudowywamy. Bierzemy w dłoń kilof, no tu miejsce sobie zrobię, no i tak coś innego podnieśliśmy. Stukamy, tak samo kilofem i trafia do naszej kieszeni właśnie ruda cyny. I to by było na tyle. Siemaneczko!